A więc nadszedł ten czas, że kończyliśmy GTA, no to gramy w Dark Soulsy. Czemu nie ma muzyki tutaj w ogóle? Ja, ale fajne jest to, że nie muszę pada ustawiać. O, właśnie, to napiszemy, że w Dark Souls 1. Ale napiszę... jeden nie słownie, tylko cyfrę. Kurde, co ja włączyłem? Office'a jakiegoś. I no, nie mogę go wyłączyć teraz. No, okno bez ramki bym chciał. Zakaz używania OP broni? A ja nie wiem, które są OP bronie. To się liczy? Kontroler bezprzewodowy DualShock 4. Kurde, i tutaj nie było żadnego problemu. W Dark Soulsach 2 to jest masakra. Tak, nie wiem. Dobra, podaj imię. Piekli. Płeć. Mężczyzna, kobieta. A gdzie reszta? Halo, co jest? Ej, tu widać, że tu powinno być więcej. No, moda trzeba sobie ściągnąć? Klasa, jest taki człowiek znikąd. O właśnie, człowiek znikąd, żeby było jak najtrudniej, nie? Dar, no to brak daru. Budowa. Jak najchudszy, żeby ciężko było trafić. O, tu joki koksu. Joki uśmiechnięty. Chyba jeszcze nie wie, gdzie trafił. Włosy. O, muzyczka już jakaś fajna się zaczyna. To za kolaka bierzemy. Siwego Wiedźmina za kolaka, ty. No, idealny. Of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. Teraz rozumiemy całą historię. A land of brakowało nam początku. Arch trees and everlasting dragons. A, Katariny. But then there was fire. And with fire. Came disparity. Rządziły smoki. Heat and cold. Life and death. And of course. Jeszcze to się nazywa Zakolak? No kurczę. To nie fajnie. Then from the dark they came. Puści? And found the souls of lords within the flame. A, to już kurde ten. To już dusze lordów znaleźli nawet. Nito, the first of the dead. Są nasi bossowie, tak? W tej części. The witch of Izalith and her daughters of chaos. Okej, okay, Wiedźmy Ognia. Ja jestem Gwyn. No to będą czarni rycerze, nie? Kurde. With the strength of lords, they challenged the dragons.
Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved. Ej, co jest? To scena jakoś taka Elden Ringiem mi bezbeknęła. Nie była identyczna w Elden Ringu? Zdrajca. Smok zdrajca. Thus began the age of fire. Ja widzę te słabość smoków. A to może stąd mi się skojarzyło ta scena, bo wysyłałeś wtedy faktycznie. Flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless... No te są z Zelda Ringa kradną. Ewidentnie, ukradli Zelda Ringa. O. Carriers of the accursed dark side. Przeklęty mroczny znak. Czarne słońce? Czy to jest jakiś pierścień? Nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. Ale chyba w każdej części to było, nie? Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Aha, w sumie. No ale to już wcześniej mówili, że noszą ten znak. Where they are locked away to await the end. Ty, ale w trójce chyba był na końcu ten znak, nie? Na niebie. Czy nie? Bo nie pamiętam teraz, ale możliwe. Bo my jesteśmy? Jest! Siwy zakolak. Ty, ale dzisiaj miało nie być solsów, jutro miało być w sumie. Dobrze się na Discorda, zerknę później. Nie wierzę. Ty. Rycerz. A i co ja teraz duszę tutaj znajdę? Co tam będzie? Resztals. A, klucz do celi. Co ja mam za kija? A złamany miecz mam. A, to jest tutorial. Czekajcie, tu jest potężny przeciwnik. Nie no, fajnie. Powiedzieć wam coś. Kurde. Tak stafa pewnie można było im zrobić, nie? Pio, jakoś tak dużo energii tutaj się ma. A, no tak, bo ja nie mam jakiejś wielkiej broni, jak zawsze. Pustyna wprost. No, siedzi tam jakiś. Ej, nie przyspiesza chodzenia po drabinie, kółeczko. Dobra. O,
kiedy będę mógł level ten wbić? Ja mam tylko 60 dusz, no to... No w sumie... A, tam jest ten bosik teraz? Wygląda trochę jakby nie jadł. Tu jest? Jest tu, nie? Ty co? Niestety, ale... Jak się ogląda TV gry, to... Kurczę... Nie da się nie zaspoilerować. No TV gry oglądałem materiał o tym. Dwie rzeczy. Pamiętam, że jeszcze coś mi zaspoilerowali z tej gry, ale... Ale nie wiem co. Jeszcze jedną rzecz mi zaspoilerowali. A, w sumie wiem jaką. Zaspoilerowali... Nie, oni dwie rzeczy mi zaspoilerowali. Właśnie ten początek. Jeszcze jakiś był tunel, ale to chyba z Demon's Soulsów było. I tam był jakiś taki wielki, ognisty gościu. I to z tym bossem niby najtrudniejszym tych dwóch gości. Co jak się jednego pokona, to drugi przejmuje i tak dalej. Te dwie rzeczy na tę grę zaspoilerowali. Ja ucieka gościu. Smok Strajca? A tu ktoś mi chyba o tym powiedział, bo to nie wiem, to chyba nie było na tym. Nie, ogólnie tak, to ogólnie to nie grałem w tą grę, naprawdę. Kurde. Nie! Dobra. Kopniaka w tutorialu? O kurde, jak wystrzelił. Ja nie wiem, jak się robi kopniaka, to było przypadkiem. Czekaj, to się jakoś robi chyba do przodu, nie? Czy to się klika? Nie wiem. Będzie bosik? Nie, dobra. Bo jeszcze nie jestem gotowy na bossa. W tył, przewrót. Tak za szybko mi kamera. Nie wejdę, nie? Za szybko mi kamera się obraca. Kolejnego bossa bym chciał. No nie, no myślałem, że jak wiecie, tego dali i się go ten... Podadzą normalnego. Normalnego. O! Co my tu mamy? Piękna kula, no. Estuska się napi, nie umrzesz. Kula zaliczona jest dobrze. Jest dobra, tak. Za rok kajaki możemy zrobić chyba. Bo nie będzie żadnego problemu. Czemu nie? Co, piszesz się? Ogólnie to podejrzewam, że będzie jak z koszulkami. Ile osób się pisało na to, a ile faktycznie się zgłosiło. A jeszcze się można zgłaszać. To jest bardzo duża różnica. No ty się zgłosiłaś. No bo jeszcze dałem szansę innym. Nie, chodzi o to, że z tą pracą mam. Ogólnie to tych, co nie było, wczoraj odezwali się do mnie. Wczoraj dopiero się do mnie odezwali. O, miał Estuska, to czemu się go nie napił? Klucz. Także będzie dobrze. Raczej. Co? Estuska się napije. Nawet skok mi wyszedł.
Przecież takiego planu nie było. Dobra, użyłem klucza, ale co jest na dole? A, jest skrót do ogniska chyba, nie? Z tego co mi się wydaje. No. Ale to nie jest chyba nasze główne ognisko. Czy tutaj jest główne takie ognisko? Ty, trafił mnie. Okej. Pchnięcie, atak ze skoku. Nie wychodzi atak z wyskoku. A. Ile ich tu? Łąka giga S. Myślę, że to na hita zabija. To będzie bosik. Bez spadania tak z powietrza. Okej. Kurde. Parowanie. Ja nie mam czym parować. Fajny ten atak. Czekajcie, bo tu... Atak by miał być coś ciekawego. Aha, zamknięte. Jednak nie ma nic ciekawego. Trakcie spadania, a nie w ostatniej chwili, tak? Dobra. O. Ty, i co dalej? Mogę uciec znowu? Nie mogę. Teraz mam z nim walczyć? Kurde. No tak, on jakieś dziwne tema. Ciężko jest wokół niego biegać. No. Kurde, trafił. Panie, ale szatak. Jest tu adaptacja? Ending. Ach. Właśnie, broń dura. Ty, to nie on robił takie kroki głośne. No właśnie, licznik śmierci trzeba zrobić. Wróć i znowu zeskocz na niego, ale zamknięte tutaj było. Jak miałem wrócić tam na górę? Właśnie czytam tę chwilę. Ubiła za pierwszym razem twoja siostra? No proszę. Ty małemu dziecku włączasz Dark Soulsy? To jest. Panie. Traumę i do końca życia zrobisz.
Dobra. Tutaj mam iść? Klucz pielgrzyma. Arka Gdynia. Klucz pielgrzyma. Mówisz do gniska sobie odnowić Estuska? Co robi takie te kroki? Nie mówcie, że jest jeszcze jeden gdzieś taki demon. No jak co? No Arka Gdynia, klucz pielgrzyma. Nic tu nie ma. Kiedy dostanę jakąś pierwszą zbroję? Nie mam nic. A goły się czuję. A no, ale trzeba wspominać, czy twoja siostra grała na Człowieku Znikąd też. A widzisz, ja gram na poziomie trudnym. Odwaga, czyli co, mam skoczyć tutaj? Myślałem, że jesteś sadystą dla swojej siostry i jej włączyłeś na Człowieku Znikąd. Fajny ptak. To leave the undead asylum in pilgrimage. To the land of the ancient lords. Cześć, grasz, siemanko. No zaczynamy właśnie, słońce. Lordran. Jej. Pewnie takie niezbyt fajne miejsce. Ja lubię grać na pianinku. Chciałbym mieć normalne pianino. Albo keyboarda. Mam tylko mini i keyboarda. Trochę szkoda. Jest siwy zakolak. Land of Despair and Sitting Psycha. Dobra. Rozwiń się w Lordran i rozpal ogniska, czyli to jest nasze główne te? Główne ognisko? O, nowy poziom. Nie ma waifu? Jak to nie ma waifu? Człowieczeństwo. Człowieczeństwa działają jak kukły z dwójki. A, czyli będzie? Ej, w co mam iść? No nie zostawiajcie mnie jeszcze, w co mam iść? Nic nie idę. Albo nie, bo stracę duszę. Wytrzymałość na początek. Odporność? Jej, niezła rzecz. Obrażenia na atak fizyczny też ma odporność, na cięcia, obrona przed magiem. Ty, mocne to. No wszystko ma odporność. I można tanka zrobić. Czekaj, a co daje witalność? Ty, ale witalność też daje odporności. Ostrojenie. I wszystko daje. A jak się czyta? O. Przełącz widok, to? Nie? O, czekaj, widzę. Już. No, widzę. Imię postaci. Beżety. Liczbę slotów do strojenia, czyli do magii chyba, nie? Parametr determinujący punkty energii, udziw, wyposażenie i odporność na krwawienie. Ty, dobre wytrzymałość, trzeba będzie też coś pójść.
używania potężnej broni zwiększa również siłę ataku broni. Czy tu ciężkie bronie są dobre, czy nie? Zaawansowanej broni zwiększa również siłę ataku broni. Czy lepiej właśnie w szybkie tutaj iść bronie? Mamy zwiększające obronę i odporność na trucizny. A, no to chyba w sumie nie będzie takie dobre. Parametr niezbędny do rzucania czarów. Używanie cudów. Zwiększ siłę cudów i boskiej broni. O. Liczba czarnych duszków w piersi symbolizuje naturę ludzką i wpływa na krywanie przedmiotów i odporność na klątwy. Wszystko fajnie, tylko pewnie jak zginę, to tracę, nie? Poczekajcie, ja bym wziął w tą witalność i w tą wytrzymałość na razie. Bo i tak jeszcze nie mam broni, więc... Więc na razie w ten sposób. What do we have here? You must be a new arrival. Let me guess, fate of the undead, right? Well, you're not the first, but there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of the town. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came. Ha, ha, ha. A są tu też historie przedmiotów? Czy nie ma czegoś takiego? Próbuj skok. W sensie, że tam. Co? Opałka nie ma po prostu opisu? Okej. Okay. Ta formę człowieka, czyli co? Mam wziąć tego duszka, tak? Czarnego. O, jest gościu jakiś. Ani gestów. Własne miejsce, no fajnie. Dzwony przebudzenia. O, czekaj. Używasz duszka. Teraz odwróć pustkę? Protestujemy mechaniki na razie. Ty, skąd ja mam 10 butelek Estusa? Jestem człowiekiem. Nieźle. Wait. Nie tu. Hello there. I believe we... I am Petrus of Thoroland. Have you business... O, to tak działa. If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Czytaj... Przepraszam. Ale jak czytać opisy? O jest, nie umarli, cenią sobie te zielone butelki. Napełniaj Estusem przy ognisku, zupełniaj perze. Butelki Estusa są połączone ze strażnikami ognia. Zresztą opowieści wspominają też szmaragdowe naczynie z duszy strażniczki żyjącej, by chronić ogień, umierającej, by nadal ochronić. Czarny kryształ, długi symbol pożegnania.
nadawany wygnanym nieumarłym. Kryształ odsyła upiory do domów. Albo odsyła ciebie, czyli to jest do multi, tak? Unikaj pochodnego korzystania z tego przedmiotu, jeśli chcesz wymywać dobre stosunki. To niechcący było. Urna czarnym prochem, wybucha, dość silna, wymagająca użycia ognia, cenny przedmiot. Używaj, aby poszerzyć wachlarz swoich strategii. Dobra, człowieczeństwo. Rzadki czarny duszek pojawiający się na zwłokach. Użyj, żeby zyskać jeden punkt człowieczeństwa i przywrócić dużą liczbę perżetów. Ten czarny duszek jest nazwany człowieczeństwem, ale niewiele wiadomo o jego prawdziwej naturze. Skoro dusza jest źródłem całego życia, to czym innym może być człowieczeństwo? O, mroczny znak, właśnie. Mroczny znak oznacza przeklętych nieumarłych. Ci, którzy go noszą, odradzają się po śmierci. A jest coś takiego jak wyrzuć? Ale pewnego dnia postradają rozum i staną się puści. Mierdzi wyzwala mroczny znak, który przywraca swego właściciela do ostatniego gniska, ale płaci za to, aha, całym człowieczeństwem i duszami. Coś jeszcze do powiedzenia? That it is not meant in here. Take this. No, go ahead. It's for you. Miedziana moneta. Oh my. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Jaka jest twoja decyzja, co? Dobra. Very well. Then first... Ty czekaj. Co to za przymierze? Bo... Ale to ja nie wiem, ja jestem w jakimś przymierzu? Poczekaj, na razie nie. Na razie nie, bo nie wiem o co chodzi. Idziemy przeczytać monetę, co to jest. Miedziana moneta. Na awersie widnieje staruszek McLoyf. Kto to jest? Bóg leczenia i trunków. Dobra, już wiadomo. Nawet najwartościowsze monety ze świata ludzi są niewiele warte w Lordran, gdzie akceptowaną walutą są dusze. Monety noszą ci, którzy marzą o powrocie do świata zewnętrznego. Aha. No ale jestem przy ognisku praktycznie, dopóki jest bezpiecznie, to czytam, nie? Co tak ciemno? Nope. A tu? Nope. Nie idę tam, bo bym pewnie wpadł i umarł. A, czyli ważne jest, żeby używać przedmiotów, tak? Ja mam zawsze takiego stresa, że jak użyję przedmiotu, to on może mi faktycznie się przydać później, a teraz go zmarnuję, bo zginę. Niepotrzebnie, nie? Nie, 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 spokojnie, później skoczę. Jeszcze będzie okazja. Okej. Masz jakieś przymierze? Porta skrzynka. Tu był. To bym chciał się ubrać w końcu. Co się tam świeci? To jest miecz? Ktoś tam z świecącym mieczem stoi i czeka na nas? Był taki NPC w dwójce. Pytanie... Kto to jest w jedynce?
Nie wiem, co podniosłem nawet. Później zerkniemy. A, to już... Gielety. Gielety są. Wow. Nie namierzyło mi. Kurde, jaki twardy. O, fuck. To nie było zbyt... dobre. Zostaw mnie. Tak, panie się rozpadają na chwilę. O ty kurde. No nie! To ma być. Fajne majteczki. No trochę z nich tam jeszcze zostało. Pewną broń, bo... No nie wiem, że tam jest jakaś broń, ale teraz już wiem. Idziemy szukać. Dzięki. O nie, znowu szkielety. Wiedziałem. Ty, czekajcie, może uda się go zrzucić. Nie, nie udało się. Dobra, ale jednego zrzuciłem. Kurde. Aha, przeżył. Do góry. Ty, co jest? Co to za kruk? Tak słyszałem, że coś mi kraczy, ale nie widziałem go wcześniej. Co tam się dzieje? I on skoczył. Oki, ciężki pojedynek jest z tymi szkieletami, naprawdę. Są mobilne, jak nie wiem. Patrzcie, ale jaka to jest społeczność Dark Soulsów jest wredna. Najpierw Strahls cierpiała, a później od tak dołącza do tych, co wiecie. Innych męczą. Co to, po przejściu gry jest jakaś ten? Jakieś przyjęcie do sekty? To jest ta broń? Tarcza. Więc to chyba nie ta broń. Czemu ten szkielet nie chce tu wstać? Właściwie to chyba dwa. Wstali? Nie wstali. Mąka giga. S. Ale po mnie już nikt nie będzie grać w tą grę. Można backstaba, proszę? Nie można. O, jest, ja mu nic nie robię. Prawda? Mu nic nie będę robić?
Ja, ale to jest dziwne jakoś, to tak dziwnie działa tutaj, te kolizje. Dobra. No, myślałem, że coś wypadnie. No, jestem ostatnim streamerem ogrywającym Skrzydlata Włócznia. Ale to chyba nie dla mnie przedmiot, co? Kurde, tu jest jeszcze jeden taki wielki? Co jest? To dobra jest ta włócznia? Jak mnie podpuszcza, dostanę! Bolało. Zabili mnie. Ucznia, atak, pchnięcie. Fizyczne. Chyba trzeba zręczności do tego. Panie, to nie jest miejsce dla mnie tam z tymi szkieletami. Naprawdę, przecież to ja tam godzinę będę je bił tą pałką. Za długo. Ty i ten kruk dalej tu siedzi? Ty, on faktycznie tu siedzi. Kecia, ja chcę tylko moje dusze i może pójdziemy gdzie indziej, bo coś mi się wydaje, że to za szybko tu przyszedłem. O nie. Nie tu. No dobranoc w takim razie. Teraz dobranoc, dobranoc. Wodzonka. Już dużo czasu w sumie nie zostało. No. Ale może się coś uda. Wiecie, jak on zrobił ten skok? Ty, a tu się inaczej skacze. Nowy poziom. A, nie stać mnie.